Witam was, nocni gracze, z tej strony Kriwulf, a to jest północne granie i wracamy do pustki, do The Void i już tam serduszko troszeczkę bije, bynajmniej nie w rytmie cza-cza, więc wypełnimy siebie niebieskim. K21, 24, idealnie będzie tak, i tutaj do końca jeszcze tym złotym. Okej, okay, mamy... Co to jest ten niebieski? Prędkość. Aha, prędkość. Metabolizm, nie wiem co to znaczy, ale okej. Okay. Lewy kontrol i idziemy do naszej siostrzyczki. Zobaczymy co ona ma nam do powiedzenia. Siostrzyczka od zieleni i złota. Tak wyglądała ta mapa? Nie. No może? Bardzo ciekawe są te plansze graficzne. Dobra, co masz mi do powiedzenia, siostro? Bo coś chciałaś mi powiedzieć jeszcze, zgaduję, prawda? Dobrze myślę? Czy nic mi nie chciałaś powiedzieć? Chciałaś ze mną porozmawiać? No. You succeeded. The brothers are tireless fighters. Now you also know how to fight. Oczywiście, że wiem, jestem najlepszy. Want to test you before they decide. Jak? Now you're ready to see one of my hearts. Jedno z twoich serc, ale jakie serce? Co mi dajesz? Dajesz glif. This glyph charges the air and ground around its creator with color. For a short time, it increases the creator's speed of movement and the distance that can be jumped. Oh wow, super! The greater the amount of color used on the glyph, the longer the effect lasts. Okay, przyspieszenie po prostu. No i całkiem prosty ten glyph jest. Tak, tak i tak. Trzy kreski. Ja będę mógł się szybciej poruszać. To mi się na pewno przyda. To mi się na pewno przyda. Cyk, cyk i cyk. Aha, i to mi daje super przyspieszenie. Okej. Okay. Dobrze, dobrze. Dziękuję ci, siostrzyczko, za twoje serce. Listen. We sisters have our own hearts. We can also drink color and grow stronger. Satisfy one heart and a sister will agree to help you. Satisfy a second, and she will have the strength to help you pass through her chamber. The brothers roam the void whenever they choose. You must learn to do this too. Czyli co mam zrobić? It won't be easy to quench my thirst and reveal two hearts. It will take more than one harvest from your garden. But that's the last I will ask of you. Open two of my hearts, and the brothers cannot question your right to be an apprentice. Aha. Czyli co, mam cię nakarmić po prostu, tak? O matko. Wszystko wiąże się z takimi rzeczami. Jakie mamy teraz zadanie w pamiętniku? No, you need to fill two of names as she could let you pass. O, szysz kebab. Dobra, ona je z zieleń i złoto. Dobrze pamiętam? Mam już trochę złota, więc... I co teraz się stanie? Wszyscy zmarnuje tylko czas. Okej. Okay. And the brothers will never return here. But I think, now that you have appeared, something has changed. And they feel changes, even from afar. We must be ready for their return. No dobrze, no przygotujemy się, ale... Powiedz mi, co mam zrobić. Aha. I teraz mogę ją karmić. 150 jednostek, o cholera. A i przyjmuję złoto i zieleń. Faktycznie, dobrze myślałem. 150 jednostek, dobra.
O, wow. To jest dobrze czy źle? Dziwaczna animacja. Ja widzę ją spod wody, więc ledwo co ją widzę. Dobrze? Zrobiłem? Chyba dobrze zrobiłem. I was born only recently. The sisters had already begun to die forever back then, and no brother ascended from the abyss to take care of me. I don't know a lot of things, but I feel in the chambers of a live and happy sister that more color will appear. And if you quench my thirst, who knows? It might appear again. Okay. Dobrze. Wypełniłem 50. Nie mam w ogóle już tych kolegów, więc chyba dam sobie na razie spokój. Pozwolę troszeczkę tej... Aha, rację, mam trzecie serce, więc pozwolę sobie troszeczkę kolorowi rozwinąć. Zielone i złoty, zielone i złoty, na tym się musimy skupić. Zieleń i złoto. Zieleń i złoto, zieleń i złoto, więc te dwa... Te dwa krzaczogi, które były... To był ten jeden krzaczok właśnie. Ten jeden krzaczok tutaj i ten jeden krzaczok tam, ale... Nie wypełniłem go w całości, więc pójdę teraz po to. Dobra. Weźmiemy to do końca. I tu jest to, poczekamy aż to się zapełni, bo teraz się zużywa właśnie z tego koloru już, tak? Ale dobra, dobra, wiecie co? Przejdę się teraz używając niebieskiego. Przejdę się tutaj, bo tu był ten... Jak to? Znowu się cykl skończył? Czy miałem jeszcze kupę czasu? Aha, no tego nie wiedziałem, ale okej, dzięki za informację, ale co, już cykl trzeci się zrobił? Aha, bo to są sekundy! Ja źle myślałem, to nie było dwie minuty coś, tylko to są sekundy! 90 ileś sekund, o cholera! Ale dałem dupy, ale nic, ale dobrze, przynajmniej będę miał... przynajmniej będę miał do zebrania... O... Z tamtego ogrodu dużego będę miał teraz do zbioru. Ding dong. Więc tutaj tylko przychodzę w jednym celu. Szybciuteńko po to, co potrzebuję i nic więcej. Swoją drogą... Gdzie jest to trzecie serce? Bo ja jestem przekonany... Aha, tu mam te trzecie serce. Okej. Okay. Tak, tu już jest pusto. Tu już jest prawie pusto, więc... Wypełnię te serca zielenią. Tu jest i na ile? Też na 25. Im więcej zielonego, tym lepiej. Zielonego tak i tak mam mało. Okej, okay, teraz tak, po złoty. Mam nadzieję, że mnie tutaj żadna kolega nie trafi. Zabiłem już te stworzenia, więc teoretycznie nie powinno ich tutaj być. Co nie zmienia faktu, że troszeczkę się boję. Dobra, trzymam wystarczającą ilość złotego na ciebie. Teoretycznie tak, dobra. Chociaż nie wiem, czy... Nie wiem, czy chcę zużywać, ale... Ale dobra. Zapełnię go. W 100% go zapełniłem, bo to był mały krzaczek. Więc jak będzie następny cykl, to zobaczymy, ile mi zwróci... O! Jak mogłem ciebie nie zauważyć? Aha, to chyba dlatego, że dałem pełen ten. Pełen boost. Super, świetnie. Dobrze, idziemy po te nasze... Tego tu wcześniej nie było. Nie było takiego dziwnego
surrealistycznego graffiti, przynajmniej jego. Znaczy wiem, że było graffiti, ale tego jednego graffiti po prostu nie pamiętam. Więc ktoś mi tutaj ściemnia! Ktoś mnie tutaj ściemnia po prostu. Dobra, gdzie jesteś? O, tu jesteś. Dobrze. I jeszcze są nawet kwiatki. Złotego będę potrzebował dużo teraz. Czyli mam ją nakarmić do pełna. Dwa serca, czyli co? Jedno serce ma 150 jednostek koloru. To bardzo dużo. Ile ty masz tutaj, kwiatku? Całkiem dużo, 40 ileś, tak? Dobra, zostawię tobie tyle, bo faktycznie więcej nie chciałbym za bardzo zużywać. Dobra, i tu teraz wypełnię to serce. Okej, i dajemy dalej. Dajemy, proszę państwa, dalej. Iśta wio i do przodu. Wracamy do pustki i idziemy do ogrodu pozbierać to, co moje. To, co mogę. To, co moje? To, co mogę. Czyli to są 93 sekundy. Ja nie wiem, co mi się zdarzało w sumie w tym momencie z tym, że miałem tyle czasu niby. A, tu są pozostałe siostry. Dobra, mogę trochę poczekać jeszcze, nie? You're almost depleted. You're dying. Nie umieram wcale, siostro, nie przesadzaj. Wszystko jest w porządku. A, albo i nie. Ile mam tego zielonego teraz? 48. 8, 13. Ten kolor management to jest po prostu straszny ból w tyłku. Powiem wam szczerze. Ale zobaczymy, jak się moje drzewa czują. Na razie się czuję tak, jakbym grał w jakiegoś, nie wiem, Farmville albo symulator. Symulator uprawiania ogrodu po prostu. Tak to na razie jest. Symulator uprawiania ogrodu. You bring life like a vernal sun. Remember how the tree above my grave came to life when you approached. No pamiętam, no i co? A co, czym są te stworzenia dziwne? Co one robią? No, no fajnie, wygląda na to, że one nie są wrogie, więc... Mogę się chyba tylko cieszyć z tego powodu. Tu mamy znowu pełno tych różnych kolorów, więc pozbieram je najpierw. Ja nie wiem, czy coś z tymi stworkami mogę zrobić. Ona mi nic w sumie nie powiedziała tak naprawdę na ich temat. Czy to są dobre... To są chyba dobre stworzenia, bo nie atakowały mnie. Więc mogę mieć nadzieję tylko, że to jest coś dobrego, a nie złego. Ach, kurde, dlaczego mi się tak dziwnie z tą kamerą cały czas robi? No, tu jest kolejny. Bardzo dużo złota widzę. A. Fajne stworzonka, takie ciekawy odgłos wydają? Nie wiem, jak to powiedzieć w sumie. No dobra, dobrze, że jest dużo tych... Tych tutaj. Dużo jest roślinek, więc nie muszę aż tyle zużywać z drzew, przepraszam. Więc tak, wezmę tyle, ile mogę. Czyli innymi słowy wszystko. Bo ja jestem po prostu kompletnie nieoszczędny w tym, co robię. Okej, tatum. Czy ja mogę te stworki coś z nimi zrobić? Nie wiem w sumie nawet, czy mogę, czy nie mogę. Ale dobra. Ile mamy tutaj tych kolorów? Ten jest prawie pełny. To wezmę jakieś 20 jednostek może z tego drzewa? Ile tutaj mamy? Okej, tyle. Zielonego potrzebuję. O, jest. Co ja mogę z tobą zrobić? Kurde, nie wiem nawet.
Dobra, tutaj trochę z tego i trochę z tych pozostałych też wezmę. Nie wiem, czy dobrze, 13. Coś mało tego koloru jest, to mi się wydaje. Tu 8 zostało. Tutaj 16. Może ja powinienem do końca je wybierać, a nie tak na raty. Co myślicie? Ile mam? Ale wiecie co, spróbuję te zielone do końca zużyć i co się stanie? Bloom na początku nowego cyklu. A dobra, zobaczę, najwyżej zasadzę kolejne. Dobra, dwa wykorzystałem, jedno zielone sobie zostawię. Tutaj tak. I wezmę, wykorzystam... Okej, okay, całość tego. Co ja mogę z wami zrobić, stwory dziwaczne? Szczerze powiedziawszy, to pewno niewiele. Nie wiem, od czego one są. Naprawdę nie wiem. Ale dobra, mam dużo koloru, to teraz mogę go przeprowadzić przez swoje żyły. I tworzymy po prostu narkotyk. Się czuję tak, jakbym był w Breaking Bad. Bo do tego to się wszystko sprowadza. Przejdę tu. Nie, wcale nie jestem prawie depleted. Przestań przesadzać po prostu. Cały czas przesadzasz. Normalnie jak baba. Dobra, złotego mamy dużo, więc złotego mogę dołożyć tutaj teraz. Niech przejdzie mi przez te moje żyły. I zielony tak samo, żeby mieć go więcej. Dobra. Najpierw przechodzi zielone. Zostało 53 sekundy do końca tego cyklu, więc spróbuję wejść do niej, zanim mi się ten cykl skończy. Ile mam tego zielonego? 106, 58, to jeszcze trochę. Dobra. Dobra, nie ma co. Wejdziemy i zobaczymy, jak daleko uda mi się ją teraz nakarmić. Jak co, to się jeszcze cofniemy. Tak mnie się zastanawiam się, czy powinienem wykorzystać do końca te drzewo, czy nie. Może zasadzić jeszcze jedno? Teraz jak się cykl skończy i wykorzystać? Nie wiem, dobra. Chodź tu, siostro. Użyję niebieskiego na tobie. W małych ilościach, pamiętajcie zawsze. Teraz zielonym cię nakarmię. Do pełna? Poszło do pełna? Bo nie wiem teraz. Bo nie chciałem zmarnować, dlatego szybko odkliknąłem, bo się wystraszyłem. Za dużo blura, nie lubię, jak jest tyle blura na tym. Matko jedyna, o jedną jednostkę za mało. Dobra, to teraz złotem cię dobiję. O i co? O, wow. To chyba znaczy dobrze. Ja nie wiem, czy ona się cieszy, czy co to oznacza. Okej, to chyba było jedno serce. Więc co się stanie teraz? Hunger has taken almost all of the sisters. There are only 9 left. But 9, they too are preparing for their deaths. Okej. With the brothers gone, there's nobody to keep color and take care of us. I am the youngest of the surviving sisters. No sister was born after me. That's why Kala forgot our void. No i mamy drugie serce. Szysz kebab. 250! O nie! Szlak by to. Dobra. O, nowy taniec. No, ładna jest, nie można powiedzieć, że nie. I to jeszcze tego złotego.
Tyle, ile mogłem, tyle daję. I jeszcze jedno podejście zrobimy. Bo to chyba o to właśnie chodzi. Fajna, taka tajemnicza. Dobra. Czyli zostało mi jakieś 100... No... 148 jednostek do zrobienia. Okej. Spójrzmy na swoją pamięć. Czy podołam temu zadaniu? Zielonego już gówna, nic nie mam w ogóle. I no tylko troszeczkę. Dobra, lecimy do ogrodu. Zobaczę, czy coś się zmieniło. Wybiorę sobie od razu zielony też. I idę do ogrodu, wiecie co? Idę najpierw do ogrodu, zanim się cykl skończy. I pozbieram do końca chyba to, co tam było. Tak na wszelki wypadek. Bo mam... Imo? Uma? Ewa? Dobra, wejdziemy, weźmiemy wszystko, co tam było, bo teraz mam takie przeczucie, że powinienem zbierać do końca z tych drzew, bo inaczej... weźcie mi, napiszcie, ktoś, kto grał już w to, bardzo was proszę, jeśli możecie się ze mną podzielić. Grał z was ktoś w tą grę? Powiedzcie mi, czy powinienem do końca tych drzew... Okej. When these small creatures bite the bait, you'll be able to catch them. Aha. Mogę je łapać. Ale po co miałbym to robić? Nie wiem. Okej. Po co miałbym to robić? Jak one sobie tak ładnie... Jak one sobie tak ładnie są. Dobra. Do końca wykorzystać. Do końca. I... O, tu jest 21, nieźle. I zobaczymy, co się dalej stanie. Muszę te serce zapełniać faktycznie. 63. 45, tu jest 0. Tu jest 7. Okej, niebieskiego mam już na maksa, dobra, czyli niebieskiego teraz nie mam co zbierać w ogóle. Niebieskiego nie mam co zbierać w ogóle, bo niebieski mi się zwyczajnie przeleje. Więc... gdzie tutaj jeszcze jest trochę? Tu już zużyłem. Tu już też zużyłem. A tutaj nawet nic nie ma jeszcze posadzonego, okej. Dobra, to wychodzimy i czekamy do następnego cyklu. I zobaczymy, co się stanie w tym następnym cyklu, czy uda mi się to dobrze zrobić. Muszę poczekać całe 30 ileś sekund, więc... 17 i 20, mało tego koloru niestety. 20 sekund i będzie cykl czwarty. Ja mam tylko cichą nadzieję, że nic nie skopałem, nie? Dobra. Dodamy więcej złota. Tu i trochę tego zielonego, niebieskiego w to miejsce. Żeby nie mieć więcej tej... Żeby mieć więcej tego... zdrowia. Dobra. 15, 14, 13 dalej. Przyspieszymy może troszeczkę odliczanie. I teraz się cykl zaraz skończy. Złota mam dużo. No, dalej, koniec cyklu. Co jest? Aha, no. No, dalej. Kolejny cykl. Małe w ogóle ta pustka jest. Takie dziwne, organiczne się wydaje ta pustka. Dobrze. Cykl czwarty i odliczamy. Dobra. Teraz nie wiem, co się stanie z tymi drzewami, czy ja dobrze to zrobiłem. Ale zobaczymy, ile tutaj tego będzie. I skupiamy się na zieleni, bo zieleń mi jest w tym momencie najbardziej potrzebna.
Zieleń, zieleń, zieleń. I co, coś? 10. 9 tylko, ojej, niedobrze. Mało, bardzo mało. 2 tylko? Dlaczego? A czy ja mogę cię dotknąć tym kolorem? Nie, nie mogę. O ja pierdziu. No miały zakwitnąć w następnym cyklu i co się stało? Ale kaszana. Nie wiem, czy łapać te stworzenia? Czy jak tak dalej pójdzie, to zabraknie mi tego koloru tam. Chyba, że pójdę jeszcze do tej... już wiem, pójdę jeszcze do tego jednego miejsca po prostu. Dobra, wiecie co? To na chwilkę tutaj zrobię pauzę dla was i zaraz wrócimy. Tylko zerknę w tą jedną komnatę. Zaraz wracamy. Dobrze, przeszliśmy przez tą planszę i teraz zobaczcie, wyciągnąłem już wszystko od tego drzewka i mi teraz mówi, że wszystkie pączki opadły, że drzewo może być zrewitalizowane za kilka cykli, czyli w tym momencie ono staje się dla mnie kompletnie bezużyteczne. Więc jest gwint, no tutaj naprawdę management koloru jest straszny. Czy to miało być naprawdę takie trudne? Bo ja teraz w sumie nie wiem, jak daleko uda mi się w ogóle dojść przy takim stanie rzeczy, że tak powiem. No to nie wygląda zachęcająco w żaden sposób. To może jakiś kolor jeszcze jest. W ramach szybkiego rekonesansu. Zaraz do was wrócę, sprawdzę tylko to jedno pomieszczenie jeszcze. I zbliżymy się przy siostrze. Zaraz wracamy. Jesteśmy z powrotem tutaj. I nie ma żadnych kwiatków, ale zauważyłem coś dziwnego. Widzicie to tam coś? Przed chwilą widziałem takie coś też przy mnie zaraz obok, ale mi zniknęło. Więc spróbuję szybko polecieć w tą stronę. Teraz tak, jaki był ten glif? Tak, 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 tak. Dobra, szybko. Biegniemy. Może uda mi się to coś złapać, bo przed chwilą mi to zniknęło. A to wygląda tak, jakby duża ilość zielonego koloru. Gdzie to jest? Nie! Gdzie to jest? Zniknęło! Widzieliście to chyba też razem ze mną, nie? Czy to by się tylko bzdurało? Kurde, ale tutaj nic nie ma. A, szysz, kebab, no. Tam na dole? Nie, wolę nie ryzykować. Nie ma żadnego jednego, ani jednego kwiatka. Przysiągłbym, że widziałem na znaczniku zielony kolor, że mi pokazywało zielony kolor, a to miało chyba oznaczać tyle, co jesteśmy? Jest kolor? Już teraz nie wiem, naprawdę, te oznaczenia nie są aż tak bardzo oczywiste w ogóle. Ale okej. Okay. Uta, Una, Eli, Irens. Ciekawe. Imiona mają te siostry. Dobra, wiem, czy już mi zaczyna serducho napierdalać, bo mało mam tego wszystkiego. Dobra, nie wiem, czy mi starczy, ale tak, 107 i 40... Nie, to chyba będzie mi starczyć. Trochę do zaufania. Jeszcze trochę niebieskiego. Żeby jakoś to przeżyć, ale... Dobra, wchodzimy i karmimy. Wchodzimy i karmimy, proszę państwa, i zobaczymy, co się stanie. Karmienie siostry. Podejście drugie. Ja mam nadzieję, że coś mi się z tego zwróci, a nie tak, że on mnie tutaj tylko mami. No. Chodź tu, maleństwo. Chodź, kochanie moje, chodź. Już ja ciebie nakarmię. Już ja ciebie nakarmię, słońce. Szczęście tych jednostek zostało mi jeszcze trochę. Zacznę od zielonego. I dam ci tylko tyle na razie tego zielonego, a resztę dam ci ze złota. I co, lepiej się czujesz? Mam nadzieję, że tak, bo kurde, z zachodu to kosztuje mnie dosyć dużo. Dobra, ile jednostek? 132. Z 19, 108 od złota. Dobra, zobaczymy, czy uda mi się to wypełnić złotem. W t-
tym momencie. Do końca, da radę do końca, da radę do końca, da radę do końca, da radę do końca. Tak, dało radę do końca, super! O, wow. No, ładnie. Nie wiem, czy będę musiał jakąś cezurkę wstawić w sumie. I co teraz? Nakarmiłem cię do pełna, także praktycznie sam na wiór wyschnąłem, i co? Now you look and act just like a brother. Their looks, habits and the eyes. Oj, o, co z oczami? But your height. It doesn't matter. They can't see anyway. Just don't let them touch you and they won't notice. Aha, okej. Okay. Now, don't visit the elder sisters. And don't give them color. It's suicidal. Ava and Uta belong to the most brutal brothers. Okej, okay. co mam dalej robić? Jakie jest moje następne zadanie, kochanie? Co teraz? The sisters will call me death, but don't listen to them. Ty jesteś śmiercią. I was born after the void stopped living. Aha. A long time ago. I heard a silent moan. Lost souls always cry like that. I called you to me and gave you shelter. I warmed you and took care of you while you were sleeping. I gave you my heart. No, I've taught you to survive. Z tobą w pewien sposób związane, więc. Take care of yourself. Dwell in silence and tranquility. Co, znowu mogę ją napełnić? O, jasny gwint. No przecież napełniłem już dwoma... 500 jednostek? Jezus, ja nie podołam temu. To nie jest możliwe do wykonania. 500 jednostek, 30 powariowali? Co mówi mi mój ten? To samo, cały czas to samo. O nie. O nie. O nie. Mam wrażenie, że chyba coś spierdoliłem. Ale dobra, wracamy zapisać grę. Jestem trochę skonfundowany w tym momencie, bo nie jestem pewien, co się stało. Czy ja coś skopałem, czy nie. Nie wiem, nie starczy mi na posadzenie drzew. Znaczy, zielone drzewo mogę w sumie jeszcze zasadzić, ale... Złotego mam mało. Złote drzewo jedno mam tutaj, więc powinienem dać sobie jakoś jeszcze radę z nim, ale... Zaraz, mogę przejść dalej. Te pola mi się odblokowały z tego, co widzę. Bo już nie są czerwone. Czyli mogę iść do Awy i do Uty, tylko że one niby są od tych najbardziej brutalnych braci, tak? Uta jest złota i fioletowa, a to jest biała i zielona. Z tym i tak niewiele daje. Dobra. Zapisujemy grę w tym momencie. I to by było na tyle, moi przyjaciele. Nie jestem pewien, co zrobić. To będzie ciężka przeprawa, bardzo ciężka przeprawa, ale dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że wam się do tej pory podoba. Jeśli macie jakieś sugestie, albo możecie mi powiedzieć, co ja zrobiłem nie tak z tymi drzewami, żeby się skopały, to dajcie mi znać. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Ja jeszcze poczytam i się zastanowię. Może zrobię tak, że przyjdę jeszcze raz do pewnego momentu i później zacznę znowu nagrywać, nie wiem. Jeśli macie jakieś sugestie, piszcie, będę wam wdzięczny, a z mojej strony to już wszystko. Dobranoc!